Dobry wieczór, witamy wszystkich na kanale Best Speedway TV. Jak widzicie, powrót do magazynów na żywo. Ostatnio parę magazynów nagrywaliśmy, teraz znowu rozmowa na żywo. No i kolejny gość na naszym kanale. Dzisiaj jest nim trener Arget Malesy Ostrów Wielkopolski, Mariusz Staszewski. Witamy pana bardzo serdecznie. Dobry, witam wszystkich. Na samym wstępie jeszcze do was, widzowie, mała prośba. Transmitujemy zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, także jeśli oglądacie nas na Facebooku, zajrzyjcie również na nasz kanał na YouTubie, zasubskrybujcie. Tam są również wcześniejsze magazyny, wcześniejsze rozmowy, które możecie obejrzeć, a jeśli oglądacie nas na YouTubie, to również zaobserwujcie nas na Facebooku. Zapraszam również do zadawania pytań, jeśli jesteście czegoś ciekawi, to zawsze na czacie możecie napisać i być może tutaj na ekran to wyświetlę. No a nie przedłużając i już rozpoczynając, warto myślę zacząć od tego, że jest pan aktualnie na obozie z młodzieżą w Szklarskiej Porębie, także może pan może pokrótce powiedzieć, jak ten obóz wygląda, czym się tam zajmujecie i jakie zajęcia są przewidziane właśnie dla młodych zawodników. No jest bardzo napięty, krótki obóz, bo mamy tygodniowy obóz, ale jest 3-4 treningi dziennie. Zaczynamy od rozruchu, później są narty, później siłownia, sala. Teraz jeszcze po kolacji mamy saunę, więc gdzieś tam chłopacy się nie nudzą i w końcu dostają. Rozumiem, z tego co widziałem, to są tam juniorzy, ale są tam też również kilku adeptów ze szkółki, prawda? Tak, chociaż to ciężko odpowiedzieć teraz, że są skuki, bo większość tu z chłopaków posiada już licencję w jakiejś kategorii, albo w 250, albo w 125. Jest kilku jeszcze bez licencji, ale tych troszkę starszych, którzy gdzieś tam są szykowani na 500, gdzieś tam po przejściu bez tych poprzedzających kategorii. Ale tak, jest to głównie, jako najgorzej szkolący klub w Polsce, jesteśmy na obozie właśnie z młodzieżą. No to właśnie, jak już pan wywołał ten temat szkolenia, już naprawdę sporo się wylało tych wypowiedzi na temat odejścia Jakuba Krawczyka. Zapewne to nie jest dla nikogo w klubie i dla pana również temat wygodny w jakikolwiek sposób, ale muszę tutaj zadać pytanie, bo ostatnio znowu rozgorzała ta dyskusja po słowach Jacka Frączaka. Myślę, że pan je widział, ale zacytuję jeszcze dla widzów być może, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Jacek Frączak właśnie w wywiadzie dla Kuriera Ostrowskiego powiedział, że on no nie do końca rozumie, jak to jest, że gdy klub buduje skład, zadajmy nad 8 czy 7 milionów złotych, to potem się okazuje, że 300 tysięcy złotych, a to była kwota kary, którą trzeba było zapłacić, to jest jakikolwiek problem. No i tutaj właśnie Jacek Frączak powiedział, że kolokwialnie mówiąc, coś mu nie gra. Jak by pan się odniósł do tych słów? Znaczy, ja robię bardzo dużo rzeczy nie gra. Myślę, że będąc z boku, krytykować jest bardzo łatwo, a będąc w środku i próbując coś zbudować, wygląda to zupełnie inaczej. Sytuacja jest taka, że budżet jest bardzo napięty i w klubie się liczy każdą złotówkę. Dodatkowe takie pieniądze typu 340 tysięcy, po prostu nie byliśmy w stanie tego nigdzie zdobyć. Szukaliśmy różnych źródeł, ale no, odbijaliśmy się od ściany, więc no, taka była decyzja gdzieś tam właścicieli klubu. I tyle, no i tyle mojego komentarza. A to takie, no to szkoda, ja bym wiedział, bym zadzwonił do Jacka, może by nam znalazł te 350 tysięcy, ale to takie dla niego są żadne pieniądze. Czyli rozumiem, tak już zamykając ten temat ostatecznie, że do momentu... Jest to dla nas trudny temat. W ogóle nie było jakiegokolwiek tematu odejścia Jakuba Krawczyka z... Oczywiście, że nie, no jeszcze cały czas o tym mówimy. Poza tym jest to, dla nas jest to duży cios, to jest lider formacji juniorskiej i to była ostateczność, ale ją zrobiliśmy i nie mieliśmy po prostu jako klub innego wyjścia. Ja jako trener bardzo bym chciał, żeby ten Kuba tutaj był i wspomógł nas, przecież wiadomo było, że w pewnym momencie był blisko odejścia i on i Sebastian Szostak. Po mojej decyzji, że przedłużam umowę jeszcze o rok, bo Ostrowy zostaje, poprosiłem obu ich, żeby zostali ze mną i żebyśmy jeszcze raz próbowali zdobyć Ekstraligę, bo nie po to zrobiłem, żeby teraz jakieś tu manewry, jak to się wymawia, ja też czy ktoś inny robimy, żeby coś gdzieś tam kogoś oszukać. No nie, tak sytuacja nas zmusiła. Jak pan porozmawia gdzieś tam z szefostwem innych klubów, to te budżety są w każdym klubie bardzo ponapinane. A ktoś tu sobie myśli bzdurny regulamin szkoleniowy, który nie ma nic wspólnego ze szkoleniem, bo to jest, albo się przestrzega regulaminu, albo się szkoli. My Leszno czy Gorzów szkolimy. Inni przestrzegają regulaminu. Nie mają swoich wychowanków, nie mają swoich zawodników, jeżdżą z zawodnikami zakupionymi i za to dostają nagrody. A my szkolimy, jeździmy od 5 lat tylko i wyłącznie swoimi wychowankami, zdobywamy co roku medale w każdej kategorii,
swoimi wychowankami, nie zawodnikami kupionymi. I zostaliśmy za to ukarani. Więc co to ma wspólnego ze szkoleniem? No tak, tutaj jakby z panem absolutnie się zgadzam, że to jest absurd, że takie kluby jak Wasz czy klub z Leszna dostaje takie kary, ale nie uważa pan może, że trzeba było twardo stanąć jako kluby, kiedy ten przepis był wprowadzany, że my się na Ale to nie nikt nas nie godzimy? pytał, no ale to jest tak, ja też słyszałem, jak Krzysztof Cegielski o tym mówił. Ale kto nas o to pytał? Pewnego dnia zostaje ogłoszony regulamin szkoleniowy i tyle. I my możemy sobie protestować i zresztą my rozmawialiśmy cały czas na wszystkich spotkaniach trenerów. Wszyscy trenerzy jednogłośnie mówią, że totalnie do odstrzału jest cały ten regulamin. Od A do Z, nie tylko o ilości gdzieś tam zdanych licencji czy odjechanych biegów, że wszystko tam jest złe. Że to w ogóle nie ma nic wspólnego ze szkoleniem. Ale my nie mamy nic do powiedzenia, no taka jest prawda. Nikt nas nie słucha. Gdzieś tam ktoś, kto nigdy nie szkolił, uważa, że wie lepiej i robi regulamin szkoleniowy. Ja nawet ostatnio w rozmowie z jednym z włodarzy mówiłem, to tak jak teraz ktoś by mi zlecił budowę promu kosmicznego i ja bym się sam za to wziął. No to jest na tej zasadzie. I tak to wygląda. No. A myśli pan, że ten absurd, jaki się wydarzył w kontekście tych odmów licencji, coś w tych przepisach ma szansę się zmienić na lepsze, na Nie, bardziej... nie. My protestujemy, odkąd ten regulamin wszedł i jeśli też gdzieś tam jest jako grochem o ścianę, nikt nie słucha nas. Teraz słyszałem, prezes Napieski mówi, że po tym sezonie będzie jakieś zebranie i coś tam ktoś nas będzie słuchał, chociaż no, takich zapewnień ze strony PZMOT-u czy GKS, że tu mieliśmy dużo, takie zebrania są co roku i co roku są wnioski przedstawiane i żaden z tych wniosków nie jest brany pod uwagę do regulaminu, także no ja powoli po tym roku, po tym jak na przykład utrzymano nam tą karę i my musimy ją płacić, to ja straciłem nadzieję, naprawdę. Gdzieś tam podcięło mi to skrzydła bardzo mocno. Dobrze, zostawiamy już ten gorący temat, ale jeszcze zahaczając o juniorów, no w obliczu odejścia Jakuba Krawczyka musi do składu wejść albo Gracjan Szostak, albo Tobiasz Potasznik, no bo tacy juniorzy zostali w kadrze, inni też odeszli wcześniej decyzją klubu. I mam takie pytanie, czy od takich zawodników 16-letnich, którzy muszą wejść do zespołu, w ogóle można wymagać jakichkolwiek zdobyczy punktowej, jakiegokolwiek poziomu, czy to jest kwestia po prostu, Myślę, żeby się objeździli? ja tych chłopaków znam od początku, jak oni się usiedli na motocykl i myślę, że gdzieś tam będzie duże pozytywne zaskoczenie ich postawą w tym roku. A rozumiem, że to będą decyzje podejmowane na bieżąco, jak będzie bliżej sezonu, o tym, kto z nich będzie tym podstawowym juniorem, a który no będzie... Tak, to będzie gdzieś tam forma, bo wiadomo, że z juniorami z tą formą jest rośnie, w jednym tygodniu ona jest, w drugim jej nie ma, więc gdzieś tam myślę, że to będzie rotacyjne, ale no zobaczymy, jeśli któryś by zrobił dużo większy postęp, no będzie pewniakiem, ale no ja tu ani jednemu, ani drugiemu nie zamykam drzwi, aczkolwiek mówię, to są na tyle utalentowani chłopacy, że mówię, jeszcze nie raz w tym roku zaskoczą, a poza tym, jeśli byśmy utrzymali czy Kubę Pocztę, czy Kacpra Grzelaka w drużynie, no oni mają 20-21 lat, a ci młodzi są już bardzo blisko nich, więc jeśli bym tych przytrzymał, to bym musiał tamtych oddać, żeby gdzieś tam jeździli, bo bez jazdy widzę, nikt się nie rozwija. A wiadomo, że tych młodszych wygodniej jest mi trzymać bliżej siebie, bo tamci już coś umią i sobie poradzą bez trenera przy boku, a ci młodsi jednak tego trenera bardziej potrzebują. Dobrze, zostawiając już temat juniorów, chciałbym jeszcze troszkę porozmawiać na temat już tych starszych zawodników. Odbywały się na początku stycznia Mistrzostwa Australii, cykl 5 turniejów. No dużo się mówi o tym, że Chris Holder no, nie błyszczał tam formą, delikatnie mówiąc. Pan się w ogóle przejmuje takimi wynikami na drugim końcu świata w styczniu w Australii, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Myślę, że większego znaczenia nie ma, bo niejednokrotnie ci, którzy zostawali tam mistrzem Australii, później w sezonie regularnym w Europie, no gdzieś tam to się nie przekładało na wyniki. Poza tym też nie wiemy tak do końca, jak Chris do tego podchodzi i jakim sprzętem tam jedzie. Przypuszczam, że bardziej to traktuje jako rozjazd po tej kontuzji, bo tej jazdy po kontuzji miał stosunkowo mało. W Anglii widać było, że na koniec sezonu już no, jego dyspozycja wyglądała na tle angielskich torów normalnie, tych punktów zdobywał tam bardzo dużo. Teraz jedzie różnie, raz jedzie lepiej, raz jedzie gorzej, ma dużo defektów, więc myślę, że no niekoniecznie to musi mieć przełożenie na sezon regularny.
Czyli rozumiem, że na ten moment nie było kontaktu ze strony klubu do Chrisa Holdera odnośnie tego właśnie, co tam się dzieje, jak on Nie, podpuszcza. no w żadnym wypadku ja nie będę do niego naciskał, żeby on się tam zabijał w Mistrzostwach Australii. No nie, gdzieś tam jesteśmy na łączach i chodzi o WhatsAppa, ale no nie cisnę mu, że musisz wygrywać, bo tutaj się głosy podnoszą, że jesteś bez formy. Nie, nie. Nie chodziło mi absolutnie o to, żeby. Tylko tak z czystej ciekawości się zastanawiam, czy właśnie trener się interesował tym, jak on Nie podchodzi. piszemy, ale zupełnie gdzieś tam nie piszemy o tym. To jest sezon zimowy, on się ma przygotowywać do sezonu właściwego. Podobnie, nie wiem, jak w skokach narciarskich, ten, co wygrywa letnie Grand Prix, rzadko wygrywa Puchar Świata później. No tak, to jest prawda rzeczywiście. Wracając jeszcze do być może jeszcze innych może zawodników ze składu, no, zbudowaliście zespół o tyle nietypowy, że poza Tobiaszem Musielakiem oczywiście, który został w zespole, to pozostała czwórka seniorów to są wszyscy zawodnicy, którzy zeszli z poziomu Ekstraligi. No i zastanawiam się, czy to nie jest o tyle ryzykowny ruch, że tacy zawodnicy mogą w pewien sposób, no można ich nazwać, że są na jakimś zakręcie, większym bądź mniejszym swojej kariery, skoro musieli wszyscy zejść ligę niżej. Czy to nie jest zbyt ryzykowna koncepcja, żeby właśnie praktycznie cały skład opierać na takich zawodnikach? A na jakich opierać? Na tych, którzy nie aspirują nawet do Ekstraligi, tylko gdzieś tam są skazani całe życie na pierwszą ligę? No to są chłopacy, którzy mają ambicje ekstraligowe i bardzo chcą jeździć w Ekstralidze. Wszyscy z nich podjęli rękawice i podpisali kontrakt po stronie z tego względu, że zapewnialiśmy, że chcemy awansować do tej Ekstraligi i mówiliśmy o nazwiskach, jakie będą w tej drużynie, więc wszyscy widzieli z tych chłopaków potencjał w tej drużynie na awans. I tyle. Myślę, że przed tym rokiem, przed sezonem 23 bardzo chcieliśmy Jakobsena, ale no tam ręce po niego wystawiały kluby ekstraligowe, nie było takiej możliwości. O Czugunowie było to samo. Chris Kolder też chcieliśmy, żeby został po sezonie ekstraligowym, no, ale do pierwszej ligi nie chciał zejść, był popyt na niego ekstraligowy. Każdy z nich, poza tym na przykład Czugunow ma średnią 1,500, to jest w granicach, jak się zobaczy statystyki zawodników, których się upatruje teraz jako liderów co niektórych drużyn ekstraligowych, a tutaj się mówi, że jest na zakręcie i że ma kryzys formy. Tak, no. Ja myślę, że no, lepiej jest zejść w tą stronę niż w drugą. To jest dużo łatwiej. Myślę, że każdy z nich wie, o co jedzie. Wie, że zeszedł ligę niżej i że tutaj się noga nie może powinąć, bo jak się powinie ligę niżej, to już jest problem. W Ekstralidze, jak gdzieś tam jest gorszy sezon, to można zejść ligę. Jak się powinie noga w pierwszej lidze, no to już się dzieje to, co z Dawidem Belego, więc nikt tego nie chce i oni o tym doskonale wiedzą, więc się bardzo przykładają do tego, żeby ten sezon nie wyszedł. Ciężko pracują. I chcą z tym klubem jak najszybciej wrócić do Ekstraligi. Czyli rozumiem, że jest pan poniekąd zwolennikiem takiej teorii, że gdy zawodnik schodzi z Ekstraligi i od razu w tej pierwszej lidze nie stanie się liderem, nie wróci do Ekstraligi, to po prostu w tej pierwszej lidze, teraz już Speedway drugiej Ekstralidze, zostanie na już wiele, wiele lat i. Zazwyczaj tak ci trenerzy czy prezesi patrzą, że jak gdzieś tam ktoś ma słabszy sezon w pierwszej lidze, to nikt do niego ręki nie wyciąga, żeby wziąć go z powrotem do Ekstraligi. Wyjątkiem chyba jest Grzesiu Zęgota, który po średnim sezonie w pierwszej lidze poszedł do Leszna i tam się odnalazł. Ale myślę, że dla niego to też było po prostu gdzieś tam docenienie go i ambicjonalnie się dużo lepiej poczuł psychicznie i to też spowodowało to, że jedzie dużo lepiej niż jechał w pierwszej lidze. Dobrze, jeszcze jedną kwestię chciałem na pewno poruszyć. Jest to kwestia sparingów, bo wasze sparingi wyglądają o tyle ciekawie, że są z samymi ekstraligowcami. I chciałbym tutaj zapytać od takiej strony, bo oczywiście zakładam, że te kluby ekstraligowe po prostu też z wami chciały jeździć. To pan nawet mówił chyba w wywiadzie też dla któregoś z ostrowskich portali, że właśnie ci ekstraligowcy sami się do Ostrowa zgłaszają w kwestii sparingów, ale czy nie jest taka obawa, że to może w pewnym sensie namącić zawodnikom w głowie, kiedy będą przegrywać z tymi ekstraligowcami i będą myśleli przed sezonem, że coś nie do końca działa tak, jak powinno, no bo przegrywa. Myślę, że lepiej jest tak, żeby przegrywać gdzieś tam albo podłączać się do tych ekstraligowców, a jeśli się nie podłączamy, to trzeba szukać, bo wiadomo, że coś jest gdzieś nie tak, niż wziąć sobie słabszych przeciwników, na słabszym przeciwniku natrzepać punktów i myśleć, że wszystko jest dobrze, a później przyjdzie weryfikacja trudnego przeciwnika i nagle się okaże, że gdzieś tam wszyscy nie do końca jesteśmy w tym miejscu, o którym myśleliśmy. Więc myślę, że weryfikacja przedsezonowa zawsze jest lepsza z lepszym przeciwnikiem. To jeszcze ostatnie pytanie w kwestii już
takiego spotkania z całym zespołem, już wyjazdu na tor. Rozumiem, że, znaczy inaczej, zapytam, czy planujecie po prostu wyjazd na tor w Polsce, w Ostrowie, jak już będzie do tego pogoda, czy być może jakiś wyjazd za granicę na południe Europy jest w planach? My do tej pory zawsze bardzo udawało nam się, nawet wtedy, kiedy była przebudowa stadionu i remont, udawało nam się bardzo szybko wyjechać u siebie, więc czasami w momencie, kiedy inne kluby były za granicą, my już jeździliśmy w Ostrowie, więc no nie planuję. Jeśli będzie jakieś tam załamanie pogody, to będziemy na szybko gdzieś tam się ratować, ale na chwilę obecną tego nie planuję. Planuję na to, żeby jak najszybciej wyjechać na swój domowy tor. Jasne, rozumiem. Dobrze, będziemy kończyć, nie będziemy przedłużać, bo tak jak już wspominaliśmy na początku, trener Mariusz Staszewski jest na obozie w Szklarskiej Porębie, także dziękujemy w ogóle, że znalazł Pan dla nas czas na tę krótką, ale acz treściwą na pewno rozmowę. A Was, drodzy widzowie, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do obserwowania nas na Facebooku oraz odwiedzania naszej strony internetowej www.bestspeedwaytv.pl. Za dzisiaj dziękujemy Mariuszowi Staszewskiemu. Dziękuję Państwu. A ja życzę Państwu dobrej nocy i miłego wieczoru.